Lokalni działacze i sympatycy Platformy Obywatelskiej zbierali dziś podpisy pod listami poparcia kandydata na prezydenta Bronisława Komorowskiego. W ostatnich latach 10 Platforma Obywatelska w regionie województwa śląskiego zawsze wygrywała wybory i mam nadzieję, że tak będzie i tym razem w wyborach prezydenckich. O świcie wyruszyli na ulice miasta, aby zachęcać do poparcia jego kandydatury. Robimy akcję poparcia dla prezydenta, zbieramy podpisy i chcemy, żeby był przez następne 5 lat prezydentem Polski. Do Jaworzna osobiście nie przyjechał prezydent Komorowski. Wojciech Sauga, marszałek województwa śląskiego, który osobiście zaangażował się w zbieranie podpisów, mówił, że jest jeszcze szansa na taką wizytę w niedalekiej przyszłości. Jest 17 autobusów, działacze muszą się też włączyć w kampanię, no nie może pan prezydent być wszędzie. Będzie na pewno w piątek niedaleko, może się uda, będziemy rozmawiać. Poparcie społeczne dla prezydenta jest stale wysokie. Według sondaży przedwyborczych jest on faworytem zbliżających się wyborów. To prezydent, który nie kłóci, ale nie dzieli, ale łączy, nie skłóca, ale godzi. To dobry prezydent i hasło zgoda i bezpieczeństwo to są właśnie jego cechy charakteru i tym, czym się kieruje rządząc krajem. Bronisław Komorowski jako lider rankingów zaufania, to jest ponad 75%, jeżeli chodzi o zaufanie Polaków do polityków. Przede wszystkim swoją dotychczasową aktywną prezydenturą ponad podziałami pokazał, że jest to prezydent, który w oczach Polaków powinien zostać na kolejną kadencję. To jest dobry prezydent, dobra prezydentura. 4 lata, 5 lat pokazały, że pan prezydent jest otwarty na wszystkie środowiska, jest aktywny i pokazuje, że jest Polakiem, że jest prezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko Platformy Obywatelskiej. Oprócz zwolenników dziś rano uaktywnili się również przeciwnicy Bronisława Komorowskiego. Doszło nawet do pewnych incydentów, które udało się zarejestrować naszą kamerą. No jest tutaj ta grupa, co przed chwilą skandowała. To jest taki właśnie młody chłopak, który przychodzi i rozdaje takie karteczki antykomorowskim. No i groził mi, że mi połamie nos, także taki ewidentnie co niestabilny emocjonalnie człowiek, psychicznie gdzieś tam. Młodzi mężczyźni rozdawali kartki z głosami sprzeciwu dla jego kandydatury. Niektórzy posuwali się jeszcze dalej i wysuwali groźby w stosunku do osób zbierających podpisy. Przepraszam pana bardzo, bo kolega mi właśnie tutaj mówił, że pan mu groził. A proszę nie celować kamerą we mnie. Dlaczego? Ja nie grożę nikomu. Proszę mi nie a ma pan świadka, że mu groziłem? Ale ma pan świadka, że mu groziłem? To wypad tą kamerą. Proszę mi nie dotykać. No to wypad z tą kamerą, nie życzę sobie, że pan mnie kamerował i tyle. Ale o co a jak kolega chodzi? Coś mówi, ja to nie życzę, żeby pan sobie mnie dotykał. No to proszę mnie nie kamerować, nie celować mi w twarz tym, nie? Ale co pan mówił koledze przed chwilą? No nie wiem, co kolega powtórzył. No a co pan powiedział? No nic mu nie powiedział, żeby nie namawiał ludzi, żeby głosować na Komorowskiego i tyle. Co mu pan zrobił? No co mu zrobię? No co powiedział? No co powiedziałeś? Bo nie wiem, chętnie się dowiem. Słucham? Słyszała pani to? Słyszałam. Ulotkę z sylwetką Bronisława Komorowskiego przyjął również z rąk Wojciecha Saugi prezydent Paweł Silbert, który jadąc do pracy zatrzymał się prywatnym autem, aby zrobić telefonem przez okno zdjęcie marszałkowi. Jak to w życiu, jedni są za, drudzy przeciw, jest duża część, z których nie interesują wybory, no ale naszym zadaniem jest namawiać, agitować. I im większa frekwencja, no tym demokracja zwycięża i tym te wyniki wyborów są bardziej miarodajne, gdy jakby więcej Polaków się angażuje w głosowanie. Bronkobus po wizycie w centrum udał się do kolejnych dzielnic. Udajemy się na osiedle Leopold w okolice Kerfura, w okolice Statoil, potem do Szczekowej pod Biedronkę i na osiedle stałe również pod Kerfura.